tutaj odpowiedzią oczywiście, dlaczego Bóg musiał się odwrócić od swojego Syna Jezusa Chrystusa w czasie, gdy wołał do Niego, jest to, że całkowicie Pan Jezus zajął nasze miejsce. On się stał zamiast mnie grzechem. I tam na krzyżu powinien wisieć grzesznik. Każdy, kto jest grzesznikiem, zasłuży na potępienie. I takie potępienie musi nosić albo sam osobiście, albo musi znaleźć doskonałego zastępcę. Pan Jezus jest doskonałym zastępcą. Dzisiaj czytaliśmy z Psalmu 69 psalm proroczy, gdzie Pan Jezus jest przedstawiany. I on tutaj tak mocno się zjednoczył z grzesznikiem, a w zasadzie zastąpił grzesznika, że wręcz wyznaje grzech. Tak jakby to był grzech jego własny. Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Przecież Pan Jezus był bez grzechu. Natomiast w tym momencie te słowa Dawida, które tutaj są słowami proroczymi, zapowiadającymi śmierć Pana Jezusa, są wyznaniem grzechu, podobnie jak prorocy czasami wyznawali nie swoje grzechy, a grzechy ludu, tak jakby to były ich własne grzechy. Przykład Daniela, gdy on modlił się i przepraszał za nie swoje grzechy, za grzechy całego Izraela. Natomiast tutaj Pan Jezus był uczyniony grzechem. Był zamiast każdego grzesznika wisiał i cierpiał na krzyżu. I dzięki temu, że On poniósł sąd, teraz jest możliwe, że my nie musimy ponosić sądu. Sądu, który nam się należy. Sądu, który sprawiedliwie się należy każdemu, kto choć raz zgrzeszył. Każdemu, kto choć raz nie był doskonały jak Bóg. I każdemu, kto właśnie w ten sposób zawiódł na swoim stanowisku. I w Ewangelii Jana na podstawie tej ofiary Pana Jezusa Chrystusa mamy świadectwo, że każdy, kto jest pojednany z Bogiem, nie będzie sądzony. Otwórzmy trzeci rozdział Ewangelii Jana. Dzisiaj był czytany 17 wiersz, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. 18 wiersz. Kto wierzy w Niego, to jest trzeci rozdział Ewangelii Jana, strona 1139. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie uwierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Każdy z nas, kto się rodzi z woli mężczyzny i kobiety, jest dzieckiem narodzonym rodziców, biologicznym dzieckiem. Dzieckiem, które wchodzi w ten świat, które ośleje później. Dopóki się nie pojedna z Bogiem, taki człowiek czeka na gniew. Jego naturalną konsekwencją po tym, gdy choć raz uczynił coś, co jest niezgodne z wolą Bożą, jest po prostu zagłada w jeziorze ognia. Zagłada na wieki wieków, gdzie taki człowiek ginie w miejscu zgotowanym dla diabła i jego aniołów. Piekło nie jest przygotowane dla człowieka. Piekło jest zgotowane dla diabła i jego aniołów. Niestety ludzie też tam się znajdą. I tam będą nieludzkie warunki. Dlatego, że cel tego miejsca zagłady jest dla diabła i jego aniołów i ludzi, którzy poszli za diabłem. I każdy, kto chociaż się zbuntował, kto nie dotrzymał Bożego wzorca, jest diabelskim współpracownikiem. Jest po stronie diabła. Dlatego koniecznie musi, aby uniknąć losu diabelskiego, pojednać się z Bogiem. Uciec
gromady idącej szeroką drogą. I właśnie Pan Jezus po to umarł na krzyżu. Wziął ten cały grzech na siebie. Stał się grzechem. I zastąpił nas doskonale i wyznał nawet nasze grzechy. Tak jakby to były Jego własne. To jest strasznie trudno to sobie wyobrazić. Ktoś, kto nigdy nie popełnił grzechu, przyznaje się w nasze miejsce do grzechu. I dlatego, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, bo cały sąd wziął na siebie Pan Jezus Chrystus. Kto wierzy w Niego, już ma całkowicie uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Boga. Bóg od człowieka niczego nie oczekuje, dlatego że Bóg wie, że człowiek we wszystkich odcinkach absolutnie zawiódł. Doskonale zawiódł w momencie, gdy doprowadziliśmy do ukrzyżowania Pana Jezusa. Jako ludzie. Czy można czegoś oczekiwać od kogoś, kto tak zawiódł, że doskonałego Syna Bożego, który nie uczynił nic złego, skazaliśmy na śmierć? To dowodzi całkowicie naszej deprawacji. I dlatego była konieczna taka doskonała ofiara, że Pan Jezus poniósł wszystkie winy, cały grzech za nas. Podobnym wierszem jest 3:36 Ewangelii Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto wierzy w Pana Jezusa, już jest właścicielem życia wiecznego. Życie wieczne to jest dosyć taka trudna do pojęcia kwestia, gdyż wieczny jest Bóg. Wieczny to nie znaczy niekończący się. To znaczy nie mający początku i nie mający końca. To jest wieczny żywot. To nie jest powiedziane życie niekończące się. Wtedy dostajemy życie z Boga. Boże życie. Każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Jest wtedy jednością z tym, co Bóg ma jako swój charakter. Tak jakby się nigdy nie urodził i tak jakby się nigdy nie miał umrzeć. Po prostu stajemy się częścią Bożego stworzenia. Częścią dzieci Boże stają się z nas. Wystarczy uwierzyć w Syna, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa, aby ten dar życia wiecznego mieć dla siebie. I 5 rozdział Jana świadczy podobnie. 5 rozdział 24 wiersz. Pan Jezus tutaj mówi, może najpierw 23, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Tu jest odniesienie do tej czci, która pokazuje, że zarówno Syn i Ojciec są równi co do chwały. I jeżeli my czcimy Ojca, to mamy wpajane akurat w naszym kraju już, nawet będąc w katolicyzmie, Ojcze nasz jest uczone od małego, to czasami się zapomina, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest dokładnie równy Ojcu. Nie możemy przenosić ludzkiej relacji Syn-Ojciec na relację Bożą. Kierunek jest dokładnie odwrotny. Ojcostwo wszelkie na ziemi nazywa się od Ojcostwa w niebie. Czyli to my jesteśmy kopią. Ja jako ojciec i Mateusz i Samuel jako syn jesteśmy kopią ten wzorzec, a nie, że my będziemy nasze ludzkie związki przenosić na niebo. Bo tak nie jest. Ojciec jest równy synowi, syn jest równy ojcu. Nie możemy umniejszać czci dla ojca kosztem czci dla syna, nie możemy umniejszać czci dla syna kosztem czci dla ojca. Bo wtedy podpadamy pod to, że nie czcimy tak samo syna, jak czcimy ojca. Aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. I dla mnie na przykład nie jest problemem, gdy widzę, że Jezus modli się do Ojca. Ale również nie jest dla mnie problemem, gdy widzę, gdy Ojciec modli się do Syna.
czytamy Hebrajczyków, że ojciec mówi do syna: trąb twój o Boże. To jest przecież modlitwa. I to uwielbieniowa modlitwa. To jest naturalne, że jeden czci drugiego i drugi czci pierwszego. Gdzie jeden i drugi nie jest użyte w sensie wartościującym. Ojciec jest równy synowi. Syn jest równy ojcu. I 24 wiersz, który pada zaraz za tym miejscem. Zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Taki człowiek, który uwierzy Pana Jezusa, ma życie wieczne, czyli życie Boże w sobie i nie stanie przed sądem. Jest przeniesiony ze śmierci do życia. To jest potrzebne w naszym systemie prawnym do skazania człowieka. Po pierwsze, musi stanąć przed sądem. Przed staniecie przed sądem musi być oskarżenie. Przed oskarżeniem oczywiście musi być podejrzenie o winę. I jeśli nie dojdzie do rozprawy sądowej, nie ma mowy o skazaniu na wyrok główny. Tutaj jest obietnica, że nikt, kto uwierzył Pana Jezusa, nie trafi na rozprawę główną. Nie będzie sądzony, nie będzie poddany ocenie, gdyż uwierzył w Pana Jezusa. Gdzie indziej wiemy, że Pan Jezus jest naszym orędownikiem, czyli adwokatem. Mamy najlepszego adwokata, najlepszego orędownika, jaki może być. Mało tego, jest tutaj problem też z oskarżeniem. Oskarżycielem braci jest diabeł. I to jego oskarżenie jest bez mocy. Nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o dzieci Boże. Bo każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, będzie ojcem w niebie i nie stanie przed sądem. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście trzeba pamiętać, o który sąd chodzi. Chodzi o sąd opisany w objawieniu, rozdział 20. Objawienie, rozdział 20, od 11 wiersza. Strona 1350. Tutaj Jan widzi niebo, widzi czas i widzi sytuację przy końcu czasu. I zaczyna się ta wypowiedź tak. I widziałem wielki, biały tron. I tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia, albo pierzchła ziemia. I niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga życia została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Oboje jezioro ogniste to druga śmierć. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Z innego miejsca wiemy, że tam będzie taka osoba wręczona dniem i nocą na wieki wieków bez wytchnienia przez wieczność. I wierzący Pana Jezusa nie stanie na tym sądzie. Jak opłakany stan jest tych ludzi, którzy tam staną. Oni będą ocenieni na podstawie swoich uczynków. Gdy stawiamy człowieka przed sądem, to my nie pytamy, czy on oskarżony na przykład o kradzież sprzątał w domu, czy wyprowadzał psa, czy sprzątał po nim kupę i tak dalej, i tak dalej. My pytamy, czy ukradł. I tak samo jest tutaj. Mamy człowieka, który stoi i na podstawie uczynków będzie oceniony i wystarczy, że choć jeden grzech
znajdzie się w tych księgach, wyrok jest znany. A znajdzie się, bo każdy zgrzeszył osobiście. Każdy ma grzech. Każdy jest tutaj po prostu winny. Kto nie jest pojednany z Panem Jezusem? Jedynym człowiekiem, który doskonale spełnił Boże oczekiwania, był tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. Wszyscy inni zawiedli. Dlatego bardzo dobrze, że nie staniemy przed tym sądem, bo nie byłoby dla nas żadnej możliwości uratowania się. Po prostu wyrok byłby znany. I całe szczęście nie staniemy przed tym sądem. Wierzący stanie przed innym sądem, który jest opisany w liście do Koryntian. W liście do Koryntian, 3 rozdział. Pierwszy list do Koryntian. Jako dzieci Boże jesteśmy współpracownikami Bożymi. Mając życie Boże, mamy taki przywilej, żeby uczestniczyć w tych pracach, które On wykonuje tutaj na ziemi. My wcale nie jesteśmy dla Niego żadną pomocą. On swój plan może wykonać w ogóle bez jakiegokolwiek naszego pomocnictwa. I przykładem tego jest to, że jest obiecane, że będzie głoszona ta Ewangelia na całym świecie. My jako ludzie staramy się ją głosić, jako ludzie zbawieni, ale nie dotrzemy do każdego języka i narodu. Natomiast anioł lecący środkiem nieba będzie głosił wieczną Ewangelię każdego języka i każdego narodu dotknie. Bóg dokona tego bez naszego udziału. Czym innym jest to, że On nie potrzebuje naszej pracy, a czym innym jest to, że pozwala nam współuczestniczyć. I dlatego 3:9 mówi, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Jesteśmy współpracownikami, którzy po prostu mają radość uczestniczenia w dziele Bożym, bo przecież jeżeli każdy, kto zna relacje między sobą a rodzicami, albo sam jest rodzicem i widzi swoje dzieci, to przecież to jest cudowne, że ojciec lub matka coś robią w domu i dziecko chce w tym współuczestniczyć. To dziecko narobi więcej szkód niż pomocy, ale jest to wspaniała radość. Dopiero później, jak się nauczy, będzie pomocą. Natomiast my w Bożym planie dokładnie tak samo jesteśmy Bożymi dziećmi i czyż może być coś bardziej radosnego niż współuczestniczyć, niż być ojcem, uczyć się od ojca, brać udział w tych wspaniałych rzeczach, które są zapowiedzią tego, co będziemy robić w niebie. Przecież to są przecudowne rzeczy. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na tym fundamencie buduje. Albowiem innego fundamentu nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Ten fundament jest założony w momencie uwierzenia w Pana Jezusa. Gdy uwierzyłem w Pana Jezusa, został założony w moim życiu fundament. Gdy jakikolwiek wierzący na ziemi uwierzył w Pana Jezusa, narodził się na nowo, w tym momencie jest założony w jego życiu fundament. A tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Innego nie ma. Czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw jego dzieła. Dzień sądny to pokaże, gdyż ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, lecz stokar poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? To też jest tak. My jesteśmy napełnieni przez Ducha Świętego, zarówno jako indywidualnie. Każdy z osobna wierzący ma Ducha Świętego i sam osobiście jest taką świątynią Bożą. I wszyscy razem, jako Kościół Boży, wszyscy wierzący z całego świata, jesteśmy świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w nas. I każde działanie, które wykonujemy, jest tutaj budowaniem lub niszczeniem świątyni. Dlatego jest 17 wiersz. Jeśli kto
ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I ten sąd jest bardzo ciekawy. Fundament zostanie, bo nim jest Pan Jezus Chrystus. Na tym fundamencie po ogniu nie zostanie nic, jeżeli ktoś budował ze słomy. Nie zostanie nic, jeśli ktoś budował z drewna. Zostanie coś, jeśli ktoś budował ze złota lub srebra. Jest to po prostu coś, co zostanie po sądzie. I sąd jest to inny niż ten sąd drugiego, 20 rozdziału objawienia. Tu nie chodzi o potępienie, to jest powiedziane, że taki człowiek będzie zbawiony. Bo kto jest zbawiony raz na zawsze. 15 wiersz mówi. Jeśli czyjeś dzieło skłonie, ten potem poniesie. Niepotrzebnie wykonywał jakieś prace. Lecz on sam zbawiony będzie, stanie jednak jak przez ogień. I o co tutaj mniej więcej chodzi? Chodzi o motywację. Ja mogę robić tą samą rzecz z dwóch różnych motywów. Mogę na przykład zrobić jakąś rzecz dla Boga, wyglądającą prawidłowo i z jednej strony mogę to robić, bo kocham Pana Jezusa i chcę się upodabniać do Niego, chcę się uczyć od Niego i jest to motywacja złota lub srebrna. Albo mogę to robić, a bo co bracia powiedzą i dobrze by było zrobić, bo jak ja będę wyglądał, jak tego nie zrobię. To jest całkowicie pomylone, to jest ze słowem. Kompletnie chora motywacja. Zewnętrznie ten sam uczynek. Zewnętrznie to samo działanie. Być może nawet przyniesie ono Boże błogosławieństwo. Bóg może się tym posłużyć w sensie takim, że na przykład jedziemy do więzienia i Bóg ma motywację, że robię to dla Jezusa i chcę tam być, bo Bóg widzę, że działa. Jest to złota prawda. Albo Ludwik dzwoni i trzeba jechać, no to nie mogę go zawieźć, to ludzie powiedzą. I dokładnie tak samo jest głoszone słowo, dokładnie tak samo jest wykonywana praca. Być może któryś więzień w obu przypadkach się nawróci i będzie zasiane jego. Tylko ta sama rzecz staje się raz złotem, raz bezwartościowym śmieciem. Po co takie rzeczy wykonywać, które są śmieciami? Na co? Jak to skłonie? To jest bezwartości. Oceńmy siebie sami. Oceńmy każdy nasze serce, z jakiego powodu pewne rzeczy wykonujemy. I nie warto podejmować pewnych działań, gdy one są słomiane. Lepiej ten czas przeznaczyć na pokutę i wrócić do wykonania danego dzieła, gdy będziemy pewni, że to jest woli Bożej, dla Boga, bo kocham Pana Jezusa, a nie dlatego, że mam jakieś słomiane motywacje. Jest jeszcze takie miejsce Rzymian 14:10. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Mowa oczywiście o tym sądzie Bożym, który jest opisany w Koryntiach, czyli tym bogiem, który sprawdzi, co na tym fundamencie Chrystusowym jest postawione, czy z drewna, czy ze złota i z kosztownych sztucznych. Nie mam możliwości, żeby ocenić jakąś osobę, która na przykład moim zdaniem no ja bym to zrobił inaczej. Jest takie stare powiedzenie. Wolę to robić tak jak ja to robię, niż nie robić tego jak ty tego nie robisz. Czasami jest tak, że najwięcej do powiedzenia i krytykowania mają osoby, które danej rzeczy też nie są gotowe na to, żeby być wzorem. I warto osądzać samego siebie, a nie mieć w sobie samym chluby porównanie z innymi. Dlatego, że wór to jest szpital dla grzeszników, a nie hotel dla świętych.
tutaj wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jedyny motyw, dla którego tu jesteśmy, to jest taki, że jesteśmy podłymi grzesznikami zbawionymi niezasłużonej łaski Bożej. Nikt z nas nie jest na zasadzie tego, że dostał od burmistrza wskazanie, o jesteś wspaniałym obywatelem Krakowa, możesz prosić na zgromadzenie. To nie jest posługa. Jesteśmy podłymi, nic nie wartymi grzesznikami. Jeśli ktokolwiek jest, to jest łaska Boża. I łaska Boża działa w życiu różnie. U jednego działa na jednych obszarach łaski. U drugiego ciężej. Jeden się na nią bardziej otwiera, a drugi mniej. Ale ta łaska jest dalej niezasłużoną życzliwością. Zupełnie niezależną od nas. Zależną od działania Bożego. Jeśli widzisz w życiu brata coś, w życiu siostry coś, to pretensje, brzydko mówiąc, miej nie do niego. Módl się do Pana Jezusa, aby mu dał więcej błogosławieństwa i więcej łaski. To jest najprostsza droga. Dlatego, że to Chrystus jest źródłem. To Chrystus daje tutaj wzrost. I to w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian jest powiedziane, że wzrost daje Bóg. Jeden może zasiać, drugi może podlać. Bądź zachętą dla brata. Wskaż mu coś, wskaż siostrze. Ale wzrost daje Bóg, nie ty. I nie ten brat, nie ta siostra. To jest wszystko Boża łaska. Inny fragment, który warto tutaj w tym kontekście jeszcze przypomnieć, to jest 2 Koryntian 5:10. Od 6 wiersza przeczytam. A więc też zawsze jesteśmy pełni ufności. To jest 2 Koryntian 5 rozdział od 6 wiersza 1246 stron. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż wierzę, a nie w poglądaniu mówię. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy parę, aby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się upodobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele. Dobre czy złe. I to jest znowu odniesienie do sądu tego, gdzie ogień na fundamencie Chrystusowym spali to, co jest wspomniane. Spali to, co jest z ciała. A będzie trwałe tylko to, co jest na złota. Trwałe tylko to, co jest kosztowny kruszcu. Nie ma znaczenia nic, co jest ciała. Nawet później jest napisane, że mamy mieć wstręt nawet do szaty skalanej przez ciało. Nie mamy patrzeć na rzeczy z perspektywy ciała, tylko z perspektywy ducha i duszy. Czyli obrazowo mamy to ciało opuścić. Mamy żyć tak, jakby to ciało było nieistotne z punktu widzenia podejmowania decyzji. Mamy utrzymywać ciało przy życiu, mamy je pielęgnować, mamy zadbać oczywiście o nie w podstawowym zakresie, ale gdy ono nam mówi, co mamy robić w sensie duchowym, to ciało do tego nie mówi. Gdy ciało nam mówi, gdzie mamy zaangażować serce, to ciało do tego nie służy. Do tego służy duch i przez działanie ducha również dusza, a nie ciało. Ciało jest całkowicie do tego nieprzydatne. Dlatego to jest taki obraz, że w wierze, a nie w oglądaniu chodzimy. Wierzę, przez wiarę. Ja wierzę w Pana Jezusa, wiem, co Słowo Boże mówi, a nie w tym, co widzę. Widzę rzeczy, które są częściowo przemienione przez Boże działanie, ale częściowo są to ludzie jeszcze, którzy
mają pewnego rodzaju pracę do wykonania przed odejściem do Pana. I nie łudźmy się. My jesteśmy niedoskonali, jesteśmy, ja jeszcze raz to powtórzę, szpitalem dla grzeszników. A w szpitalu dla grzeszników leczy się pacjenta. Tak długo, aż będzie zdrowy, a jak już będzie wykonana na nim cała terapia, to on wychodzi ze szpitala. I wtedy ten człowiek już jest u Pana. Więc tu tylko spotkamy grzeszników w trakcie terapii. Nie tych, którzy już są wyleczeni. Oczywiście, jeśli jest jakiś pacjent oporny, to wiemy z pierwszego listu do Koryntian, że Pan czasami wcześniej takiego odwoła. Nie wykona pracy. Natomiast nie znam przypadku, gdzie byłby doskonały człowiek, udoskonalony, zostawiony na ziemi, żeby tutaj świecił. Tylko jeden taki był. Pan Jezus Chrystus. I nie może być konkurentem.